Trochę jakby nie było tego programu z różnych mniej lub bardziej zawiłych powodów, ale jak to się mówi, nowy rok, nowy start. Więc format newsowy powraca na łamy kanału. Chwilowo dość nieregularnie, albowiem raz na tydzień lub półtora, z racji, że muszę zająć się trochę większymi materiałami, ale o tym innym razem. A teraz zapraszam wszystkich serdecznie do pierwszego odcinka czwartej serii JabSpam Unlimited, czyli takiego małego zestawienia newsów z ostatnich dni. Nie ma to jak zacząć odcinek od wspominek na temat kontynuacji jednego z najlepszych anime poprzedniego roku, które zostało delikatnie zrujnowane przez motyw Deus Ex Machina, czyli Made in Abyss. O ile oficjalnie wiadomo, że mają powstać dwa nowe filmy streszczające i rozbudowujące fabułę pierwszego sezonu, tak bardzo ciekawą wiadomością okazał się fakt, że w tym roku poznamy dokładne informacje na temat pełnoprawnego sequelu. Ku zdziwieniu wielu nie będzie to jednak seria anime rozciągnięta na kilkanaście odcinków, ale prawie dwugodzinny film, który będzie miał premierę nie tylko w Japonii, ale też na świecie. Ruch całkiem ciekawy i mam nadzieję, że twórcy przez na świecie rozumieją, że wypuszczą go też w naszym kraju, a nie jedynie w Ameryce, Francji, Niemczech i Rosji. Pecetowa braci, radujcie się, albowiem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w końcu otrzymacie jedną z najlepszych gier Atlusa, czyli Katrin. Zaczęło się niby od prostego zdjęcia barana, który miał być zapowiedzią nie tylko nowej odsłony, ale też, jak to twórcy ładnie nazwali, poszerzaniem horyzontów marki. A teraz Katrin otrzymała oznaczenie M, wydane przez ESRB dla wersji PC-towej. Niestety jeszcze nie wiadomo, czy Katarzyna pojawi się w wersji full body, czy w podstawowej na PC-tach, ale i tak gracze wyjdą z tego zwycięską ręką, albowiem otrzymają bardzo dobrą grę logiczną, z dość ciekawym podejściem do związków międzyludzkich. If our princess is at the keep, there are two ways to get there. The western path or the northern passage. Kaede, I'll go north. You follow them through the other way. Understand. A skoro już o powrotach fajnych marek mowa, warto też wspomnieć, że Onimusha Warlords stara się skusić nowych graczy za pomocą materiału, pokazującego zmiany, jakich dokonano na potrzeby remastera na nową generację. Gołym okiem widać, że nie szczypali się i z gry, która miała swoją premierę na PlayStation 2, zrobili coś, co spokojnie mogłoby być zaklasyfikowane jako coś z ery PlayStation 3. Co nie zrozumcie mnie źle, ale przy remasterowaniu gier jest czymś, co można by pochwalić. Tytuł działa płynniej, szybciej wczytuje poziomy, posiada inne, bardziej wyraźne i łatwiej do odczytania czcionki, więc coś czuję, że pomimo posiadania wszystkich czterech części na PlayStation 2, i tak kupię wersję na Nintendo Switch w przyszłości. Mam przy tym cichą nadzieję, że Capcom pójdzie dalej za ciosem i wyda kolejne gry w zremasterowanej formie, a potem stworzy Onimusha 5. Kingdom Hearts 3 już za rogiem, a tymczasem w Square zaczyna się ostry crunch przy tworzeniu patcha do gry, który, jak donoszą plotki, może spowodować delikatne przesunięcie premiery. Przynajmniej jeżeli deweloperzy nie wyrobią się ze swoją pracą. Wszystko to za sprawą, że grę w wersji premierowej nawiedzają pewnego rodzaju problemy, związane z przejściem na nowy silnik, co może utrudnić czerpanie z niej radości. Jakie konkretnie to problemy, nie wiadomo. Ale stwierdzenie, że coś może utrudnić czerpanie radości, może odnosić się do czasów wczytywania poziomów, klatkarzu albo responsywności podczas walki. O ile to pierwsze to raczej pikuś, tak pozostałe dwa mogą naprawdę dawać w kość, jeżeli ktoś grałby na wyższych poziomach trudności. Zostaje nam trzymać kciuki, albowiem premiera gry już za rogiem. Chociaż jak to się mówi, opóźniona gra w końcu będzie dobra, a wydana na prędce zawsze poprawiana. Japonia nie przestaje zaskakiwać, albowiem rząd japoński wprowadził zmiany w prawie dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji, które teraz oficjalnie zabraniają jakiegokolwiek modowania konsol oraz oferowania usług dodatkowych na oprogramowaniu bez zgody twórcy. Czyli w skrócie mówiąc, ani nie przerobicie konsoli, ani nie powinniście grzebać przy zapisach gry za pomocą edytorów, a tym bardziej nie możecie sprzedawać używanych gier oraz kluczy z legalnym oprogramowaniem bez wiedzy twórców. Gołym okiem widać, że jest to cios wymierzony w tzw. handel używkami, który mimo wszystko w Japonii jest równie prężny co w naszym kraju. Ale raczej wątpię, żeby to prawo było egzekwowane.
Jeżeli ktoś zostanie złapany, to będzie musiał odbyć karę 5 lat pozbawienia wolności lub zapłacić 5 milionów jenów za zadośćuczynienia. Fani wymagających gier, radujcie się, albowiem w jednym z ostatnich wywiadów Hidetaka Miyazaki otwarcie przyznał, że studio From Software ma plany na 2 kolejne tytuły, których produkcja ma zacząć się zaraz po wydaniu Sekiro Shadow Die Twice. Jak to bardzo ładnie opisał Miyazaki, nie planujemy tworzyć kolejnych Dark Soulsów, ale na pewno będzie to tytuł, który bardzo dobrze wpisuje się w gatunek Souls-like'u. No cóż, nie zdziwię się, jeżeli From Software, widząc popularność, jaką cieszy się Code Vein pośród fanów, postanowi teraz również wydać coś w postapokaliptycznym świecie, przez co będziemy wyzywać i rwać włosy z głowy. Na sam koniec przed szybkim szpilem chciałbym jeszcze tylko napomknąć o nowym materiale z Travis Strikes Back No More Heroes, który nie prezentuje się najlepiej. Nie zrozumcie mnie źle, ale nie jestem uprzedzony do tej gry jak niektórzy, tylko dlatego, że od teraz będzie to gra akcji z rzutu izometrycznego. Po prostu to, co zaprezentowano nam w trailerze o nazwie Golden Dragon GP, ani nie wygląda fajnie, ani zachęcająco. Tymczasem, Yo-Kai Watch Puni Puni pobrano już ponad 14 milionów razy. Natsune już niebawem zapowie 2 nowe gry, pośród których może znaleźć się nowa odsłona Harvest Moona. Nintendo oficjalnie zaorało Bowsette i wszystkie inne wersje tej postaci poza Toadette. Late Backers prezentuje swoje wizualia, tak samo jak nowy film Pokémonów. Właściciele zwierzaków mogą oficjalnie ubierać swoje pociechy w stroje Sailor Moon. Godzilla Kaiju no Dai Shingeki otrzymało fanowską translację. Naruto Shinden otrzyma adaptację, a nowy film One Piece zadebiutuje już w tym roku. No i to by było na tyle w najnowszym odcinku newsowym. Mam nadzieję, że powrót formatu przypadnie Wam do gustu i że będę mógł ostatecznie wejść z nim w tryb regularny. Dziękuję również moim patronom za wsparcie oraz następnego razu. Cześć!